wiecie, w kolejnym dniu vlogtoberów już mam herbatkę. Tym razem herbatę, bo już dzisiaj wypiłam dwie kawy. A już zbliża się południe, więc teraz czas na herbatę. Ja właśnie dla Was montuję kolejnego vloga. Otworzyłam sobie okno, żeby przewietrzyć. Ale jest chłodno, więc sobie nałożyłam bluzę, ale lubię ten zapach takiego, wiecie, świeżego powietrza w domu. Tak sobie myślę, jak Wam się podobają te vlogtobery, jak Wam się podobają, to na samym początku łapeczka do góry. Będzie mi jak zwykle bardzo miło. Zawsze Wam o tym przypominam. Vlog już jest zmontowany. Idę sobie zrobić herbatkę, bo jeszcze teraz mam spotkanie na Zoomie. Bardzo ważne, trzymajcie kciuki za mnie. Bo wszystko poszło dobrze. Na razie nic nie mogę mówić, ale jak wszystko dobrze pójdzie, to za jakiś czas Wam dam znać. O, zobaczcie. Tutaj awokado, jak nam puściło już korzeń. Na razie korzeń. Trzeba wody zmieniać codziennie. A gdzie tam dopiero łodyga? Ale korzeń już... I chyba to już jest dwa albo trzeci tydzień nawet. No, a zobaczcie, jaka pogoda właśnie. Zrobiła się nam pogoda prześliczna na dworze. O. A tutaj na wejściu tak zmieniłam ten stojak. Dodałam po prostu takiego bluszcza zielonego i zmieniłam dynię. I tutaj mam takie maluteńkie parę światełek tak naprawdę. I to wieczorem bardzo fajnie wygląda, jak są podświetlone te światełka. Także chyba na razie tak zostanie. A jeszcze na dworze, czekajcie, na dworze wystawiłam tylko te dynie. Nasze, o, czekajcie, tutaj jest dynia, a właśnie muszę ją wyłączyć, bo ona mi się świeci od nocy. Muszę tutaj dać taką przełączkę, która się będzie sama wyłączać. Tu jest jedna dynia i tu jest ta druga, potrójna dynia. Już po rozmowie, aż wypieków dostałam. Goła mi zaczęłam boleć. Musiałam się skupić. Zapisałam sobie wszystkie pytania, które musiałam wypytać. Dostałam bardzo dobry feedback. I teraz przechodzę do naszej premiery. Mamy premierę naszego kolejnego vlogtobera. Także za chwilę Wam pokażę, kto się pojawił dzisiaj na premierze. No i oglądamy. Te kulki. Też są fajne, ale tutaj już były takie kulki białe i one... I po premierze. Ile mieliśmy osób? O, całkiem sporo. 446. I do zobaczenia. Do jutra. Herbata na drogę zrobiona. Ale słoneczko. A rano spacer w takim zimnie. No, teraz już jadę po Sebastiana. O, czekajcie, bo zapomniałam zamknąć. Flagę nam zdmuchnęło. Znalazłam w końcu tą moją zaginioną flagę, którą się tu niestety obkręca cały czas. Coś muszę z tym zrobić. Chyba to tutaj zakleję, żeby się to nie obkręcało. O! Tak, tu jest jeden. A tam jest drugi krasnoludek. O! Pamiętacie? Piękne kwiatki dalej kwitną. No i tak to jest. Słuchajcie, rano zmarzłam strasznie. Jeszcze po spacerze, byłam z Kingą na spacerze. Kinga zaprosiła mnie na domowej roboty ciasto. Ostatnio te koleżanki coś nas rozpieszczają strasznie. Ale to dobrze mieć takie koleżanki tutaj. Także poranek był bardzo miły, potem dosyć musiałam się spiąć, żeby się wyrobić, ale wszystko się udało. Jest godzina 3:15, jadę po Sebastianę, po Hanie, potem odgrzeję lasagne, bo wczoraj robiłam taką dużą lasagne i mamy obiad na dzisiaj. Uwielbiam takie obiady, które można mieć na kilka dni. Są zbawienne. Apart. I wanna stay on my ground.
Ania coś dostała, ale nie pamięta co. Wiem co to jest. Zamówiłaś coś? Nie, ale dawno. Dawno temu? Nie. Ania, jak się otworzyć? Oh, it's this! No nie, kolejny pluszak jakiś. Oh, you actually bought this. Co ty to zamówiłaś? Oh, wait, can I? It's not very weird, but... Can I? Mogę ja też przytulić? I love it. Okay. Ale fajny kolor. Dzisiaj lasagna nas uratowała. Jeszcze zostało dla Tomka i dla Zuzi. I teraz już jedziemy z Hanulą. No. Hania ma na 5:30 ten. Jest dobrze, że jesteś na osiedlu. Już jest spóźniona. Hania! Idzie Hanula. Sportowiec. I tańczy. Oj, są tacy sami. No ale Hanuli teraz ograniczyliśmy tenis, ma raz w tygodniu, to znaczy będzie miała od dzisiaj tylko raz w tygodniu, tak miała dwa razy w tygodniu, ale będzie miała za to więcej koszykówki, bo więcej radości sprawia i koszykówka. Natomiast Sebastian będzie miał no, o wiele więcej tenisa i zaczęły mu się prywatne lekcje z coachem. No, jest. Seba uwielbia znowu tenis, tak mają, są już teraz podzieleni. W ogóle uważam, że dzieciom powinno się dawać różnego rodzaju sporty, takie, żeby sobie spróbowały, czy im się podoba, czy nie. No i to nie jest tak, że na przykład wydaje wam się, że o, piłce nożnej, będzie dobre nawet na piłce nożnej i ciśniecie z piłką nożną, a tak naprawdę ktoś może bardziej polubić tenis, czy ping-pong, czy koszykówkę. Więc fajnie jest spróbować coś innego przez jakiś czas i zobaczyć, co dziecko pokocha najbardziej. Gonitwa, mówię wam, gonitwa, byłam jeszcze w sklepie zrobić małe zakupy. Jakie pieczywo kupiłam, ale potem sobie pomyślałam, że przecież robię dzisiaj chleb, więc to zamrożę. No, a tutaj robię na wieczór, to jeszcze nie jest zrobione, to jest bagietka, którą kupiłam, ale kroję ją w takie, prawie do końca nacinam i tu już zrobiłam masełko z czosnkiem i będę smarować to i tak będę wkładać do piekarnika tak na 5 minut, żeby się to razem z tym masełkiem zapiekł, masełko się roztopi i będzie to takie pyszne. A tu już robię sałatkę na kolację. I to jest taki miks sałat, ogórki, mango, papryka i coś jeszcze do tego dam. Aż nie wiem co, pomidorki, na pewno pomidorki. No, natomiast tutaj mi rosną dwa chlebki. Próbuję właśnie nowy przepis. Zobaczę jak wyjdzie, bo to jest połączenie mąki chlebowej z mąką razową z dodatkiem dużej ilości ziaren dyni. Tak, żeby było w temacie. Także zobaczę jak w ogóle mi to wyjdzie takie chlebki. Ostatnio robiłam podobne i wyszły super. W ogóle jak dzieciom zrobiłam z innym chlebem do szkoły, były przeszczęśliwe, wszystko zjadły. Więc no, czasami fajnie coś nowego zrobić. Jak będą ok, to dam znać. Bagietka zapakowana i na 5 minutek do piekarnika. Piekarnik muszę wyczyścić, bo już woła! Wyczyść mnie! I taka kolacja. Fajnie wyszła ta bagietka. Kolejny poranek. Torebka na telefon. Zawsze sobie audiobooka jakiegoś puszczam. Dzisiaj nie spacer, tylko dzisiaj trochę mocniej i będę biegać. Nowe buty, muszę je wypróbować. No, to są spumy. W ogóle jesteśmy zafascynowani butami spumy, bo uważam, że mają świetne buty w bardzo dobrej cenie. Także idę biegać teraz. No, słuchajcie, po bieganiu jeszcze... A, zrobiłam w ogóle w sumie 4 mile, bo 2 mile biegłam i 2 mile spacerowałam na zmianę.
No ale jak przyszłam do domu, to miałam jeszcze tyle energii, a powiem wam, mi się w ogóle nie chciało wychodzić. Ale to tak jest, jak człowiek rozrusza, to potem ma dużo energii. Także jak wróciłam, to jeszcze zrobiłam potem pół godziny pilatesu i tak bardzo lubię pilates. No, ale taki zwariowany dzień, że nawet nie byłam dzisiaj w stanie nic nagrywać. Natomiast zawsze tak jest, jak poćwiczę, to potem mam tyle energii, wiecie, no najgorzej ruszyć z miejsca i potem już idzie do przodu. Ale słuchajcie, dwie informacje. Po pierwsze to, ten kto czeka na promocję z kolagenu, to w tym miesiącu będzie wyjątkowa promocja, więc czekajcie. A druga informacja to jutrzejszy film, który jest niespodzianką, bo on został nagrany w ostatni poniedziałek, czy w przedostatni poniedziałek. I to był dzień wolny, wzięliśmy Zuzi chłopaka i zrobiłam im taką niespodziankę i pojechaliśmy wszyscy do zoo. No. Dla Zuzi chłopaka to była niespodzianka duża, bo on pierwszy raz był w tym zoo. A my byliśmy w tym zoo już, nie wiem, który raz, tak nam się podoba. No. I w ogóle, co tam się w ogóle wydarzyło, musicie to zobaczyć, słuchajcie, niesamowite rzeczy. No, ale to was zapraszam już jutro na film, zostawiłam ten film na weekend, bo to taki fajny będzie film, bardzo, bardzo pozytywny. Także polecam wam bardzo, a póki co uciekam, bo jeszcze muszę jechać w jedno miejsce dzisiaj z Zuzią i no. Zuzia zaczyna jazdę jutro, a potem już będzie mogła jeździć z mamą. O kurczę, dobra, widzimy się już jutro, także pamiętajcie, żeby przyłączyć do nas na premierę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do jutra. Bye!